Otrzymaliśmy dzisiaj o godzinie 14:39 zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, połączonego z takim z budynkiem gospodarczym. Po dojeździe na miejsce okazało się, że na zewnątrz znajduje się osoba poszkodowana. Została mu udzielona pomoc, ale z uwagi na duże obrażenia ciała, zwęglenie, odstąpiono od udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Następnie na miejsce przyjechało pogotowie, które również nie podejmowało już czynności wobec tej osoby. Po przyjeździe pierwszych zastępów na miejscu nastąpił jeszcze wewnątrz wybuch butli z gazem, więc do środka budynku nie dało się w pierwszym momencie wejść. Działania były prowadzone z zewnątrz, działania gaśnicze. Po ugaszeniu pożaru przystąpiliśmy do przeszukania pomieszczenia i w jednym z pomieszczeń tego budynku znaleźliśmy drugą osobę z dosyć licznymi właśnie poparzeniami. U tej osoby pogotowie również odstąpiło od udzielania pomocy. O godzinie 16 tutaj na miejscu pojawił się lekarz, który stwierdził zgon tych dwóch osób poszkodowanych.